Edukacja w otwartym koninie. Właśnie instalujemy Linuxa z pendrive'a na... Co prawda pod spodem na lapku był Windows 7, ale nie chciałbym pokazać, jak to się odbywa. Wybieramy język. Jeśli instalujemy właśnie z... Nie instalujemy. Jeśli posiadamy Ubuntu na pendrive, to wybieramy opcję wypróbuj. To jest bardzo ważne, ponieważ gdybyśmy wybrali obok tutaj, to zainstaluje się na komputerze, na systemie obok na przykład Windowsa. No i tak to wygląda. Powoli, ładnie, pięknie zainstalowało się. Zainstalowało taki głupi nawyk. Praktycznie teraz Linux działa z pendrive'a. I w momencie, jak wyjmiemy sobie pendrive'a, przełączymy laptopa, to oczywiście będzie sobie działał dalej Windows. Ustawiamy wszystkie tutaj parametry. Będziemy starać się oczywiście poszukać sieci, przestawić wszystkie hasła i system będzie już w pełni sprawny. Ustawiamy oczywiście hasło do sieci Wi-Fi. W zasadzie kwestia 5 minut i wszystko jest gotowe. Wkładamy ten pendrive do USB i jest Linux w waszym laptopie, w waszym komputerze. Chciałbym przekonać wszystkich, zwłaszcza z regionu konińskiego, żeby spróbowali, żeby nie bali się Linuxa i jest to bardzo istotne, zwłaszcza teraz, w tym okresie, kiedy szukamy inwestorów. Zawsze będę twierdził, że jeśli nie mamy obwodnicy, to możemy ściągnąć inwestorów, którzy działają w open source, którzy działają w temacie CC. Mamy bardzo dużo budynków, które mogą zostać wykorzystane w ten właśnie sposób. Wystarczy te budynki uzbroić i zamiast oczywiście przenosić kolejne urzędy do kolejnych przejmowanych budynków, zainwestujmy w te budynki w systemy IT, w światłowody, a później spróbujmy właśnie ściągnąć tutaj inwestorów, takich właśnie, którzy na przykład piszą programy w open source, zajmują się czymkolwiek i zróbmy z Konina tak zwany otwarty Konin na otwartej licencji. To jest alternatywa. System do ściągnięcia za darmo na linuxiarze.pl, a cała reszta w następnych odcinkach, na przykład jak posłuchać sobie pewnych rozmów na laptopie. Do usłyszenia.